Cześć, witajcie na kanale Pociągi. Ja jestem Piotrek, a w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o ciekawostkach związanych z polskim kolejnictwem. Ano, nie da się ukryć, że polska kolej niesie za sobą bagaż ciekawych historii. W tym filmie zebrałem dla Was najciekawsze z nich, a jeżeli chcielibyście kontynuację, to zachęcam do zostawienia łapki w górę, zasubskrybowania kanału Pociągi i dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tego typu filmach. A teraz, bez zbędnego przedłużania, zapraszam do oglądania. Lubicie jeździć regio? Ja osobiście bardzo, jednak wiadomo, nie na dłuższe trasy, bo nie takie przeznaczenie ma ten przewoźnik. Ale mieszkańcy mniejszych miejscowości z pewnością bardzo często korzystają. Dzisiaj opowiem Wam o pierwszym regionalnym przewoźniku kolejowym w Polsce, a była to spółka LKR, czyli Lubuska Kolej Regionalna, zarejestrowana w 1991 roku i jak to regio miała obsługiwać mniejsze miejscowości nierentowne dla PKP na liniach kolejowych przeznaczonych do zamknięcia. Pociągi Lubuskiej Kolei Regionalnej po raz pierwszy wyjechały na tory 23 maja 1993 roku. Były to spalinowe zespoły trakcyjne DSB-MA, zakupione od duńskich kolei, które przez wielu zaliczane są do najbrzydszych pociągów świata. W sumie trochę przypominają multiple, co wcale nie jest komplementem. A Wy co o nich sądzicie? LKR jednak od początku mierzyła się ze sporymi problemami finansowymi, spowodowane bardzo dużymi kosztami działalności. Palący jak smog tabor i marne zapełnienie pociągów doprowadziły do tego, że składy kursowały zaledwie do 1994 roku i też w tym samym roku spółka została postawiona w stan likwidacji, która trwała aż do 1997. Słyszeliście o takim mieście jak Orzesze? Pewnie oprócz samych mieszkańców niewiele osób kojarzy tę miejscowość, no bo skąd? Jednak mimo braku rozpoznawalności, to 20-tysięczne miasteczko zdołało na stałe zapisać się w kartach polskiego kolejnictwa. A wszystko za sprawą jedynego takiego skrzyżowania kolejowego, które powstało bardzo dawno temu, bo w 1884 roku. Właśnie wtedy powstało tu skrzyżowanie pod kątem prostym dwóch jednotorowych linii kolejowych. Skrzyżowanie przeżyło blisko 130 lat, bo zostało rozebrane dopiero w 2010 roku. Jednak na skwerze obok Urzędu Miasta zamontowano symboliczne skrzyżowanie torów, które ma przypominać o tym niespotykanym elemencie sieci kolejowej. Widzieliście kiedyś lotnisko, na które nie przyleciał żaden samolot, albo autostradę, po której nie przejechał żaden samochód? Brzmi to dosyć dziwnie, co nie? To samo można przecież powiedzieć o dworcu, przez który nie przejechał żaden pociąg. Jednak taki istnieje i to w Polsce, a dokładniej w liczącej 7000 mieszkańców wsi Wola. Dworzec ten został wybudowany w drugiej połowie lat 80. i poważnie, nigdy nie przejechał tam ani jeden pociąg pasażerski. No to w takim razie nasuwa się pytanie, po co? Po co w ogóle postawiono tam ten dworzec? Jakaś kolejna nieudana inwestycja? Nie, nic z tych rzeczy. Dworzec został wybudowany po to, aby pociągi dowoziły górników po linii kolejowej z Oświęcimia i usytuowany był tuż przy bramie kopalni KWK Czeczot. Stację rozebrano na początku XXI wieku, a tuż po tym wydarzeniu trasę Oświęcim-Wola pokonał specjalny pociąg dla miłośników kolei. Denerwuje Was wolna jazda pociągów? W szczególności teraz, kiedy mamy sporo remontów? Ja sam czasami patrzę przez okno i mam wrażenie, że szybciej byłbym, gdybym wyszedł i poszedł sobie po prostu pieszo. Była w Polsce jednak jedna taka trasa, której długość to zaledwie 33 km. Jak myślicie, ile trwał jej przejazd? Pół godziny, 40 minut? Może trochę więcej? No nie. Przejazd tych 33 km zajmował aż godzinę i 47 minut. Serio, czyli średnia prędkość to około 18 km na godzinę.
czyli przecież na spokojnie pokonalibyśmy tą trasę rowerem. Pociągi rozpędzały się tam maksymalnie do 20 km na godzinę, więc trasę Jelenia Góra - Lwówek Śląski zdominowały autobusy. Ostatni pociąg na tej trasie wyjechał 11 grudnia 2016 roku, a Koleje Dolnośląskie nazwały go ostatnim leniwcem. No, muszę przyznać, że dosyć zabawna nazwa. Pokonanie tej trasy zajęło mu wtedy lekko ponad 2 godziny, ale to wszystko przez wydłużone postoje na pośrednich stacjach. Oprócz braku zainteresowania tą malowniczą trasą, wpływ na jej zamknięcie miał też fatalny stan torowiska, który po prostu zagrażał bezpieczeństwu podróżującym, no, a jak się domyślacie, remont był całkowicie nieopłacalny. Mówiliśmy o najwolniejszych, to teraz trochę przyspieszymy i powiemy sobie o najszybszym pociągu na polskich torach, a więc najszybszą prędkość na polskich torach osiągają ED250, czyli popularne Pendolino, którego test możecie zobaczyć już na kanale. Na kilku odcinkach linii z Warszawy do Wrocławia, Krakowa czy Katowic skład rozpędza się nawet do 200 na godzinę. 24 listopada 2013 roku podczas testów CMK ED250 rozpędził się do 293 km na godzinę, co też jest rekordem prędkości na polskich torach. Fajnie też, jakby tyle naprawdę jeździł, a nie jednorazowo na jakichś testach, tylko po to, aby wypuścić informację w świat. Ponoć niedługo na tych odcinkach pociągi mają się rozpędzać do 210, 220 i 230 km na godzinę, ale no, pożyjemy, zobaczymy. Pociągi produkowane w Polsce znajdziemy już w wielu miejscach, a ich widok wcale nie powinien dziwić, bo tabory firmy PESA czy NEWAG dostarczane są do Niemiec, Włoch czy też na Litwę i Białoruś. Jest jednak jeden staruszek, który za granicą kursuje już od ponad 50 lat, a tym staruszkiem jest nie kto inny jak EN57, znany jako Gomułka. Jest jednak jedna smutna informacja na jego temat, bo ten rok może być ostatnim rokiem kursowania Gomułki w Słowenii, bo niedługo mają zostać zastąpione przez Firty. 2020 daje popalić nawet pociągom. Jest jeszcze jeden fakt, który zasługuje na wyróżnienie w tym odcinku. Jak wyobrażacie sobie najkrótszą trasę kolejową w Polsce? Ja jak o tym pomyślałem, to miałem w głowie jakieś połączenie między stosunkowo mało oddalonymi od siebie miasteczkami. Nie wiedziałem jednak, że taka trasa mieści się w obrębie jednego, niezbyt dużego miasta. Otóż najkrótsza trasa w Polsce wynosi 3 km, a czas przejazdu pociągu to 10 minut. Po drodze mijamy kilka przystanków na żądanie, a cała ta trasa nazywana jest Pleszewską Koleją Dojazdową, która została wybudowana w celu ułatwienia mieszkańcom dojazdu do większej stacji w Kowalewie. I to już wszystkie ciekawostki, które Wam dzisiaj przytoczę. Jak mówiłem jednak, polska kolej ma nam wszystkim bardzo wiele do opowiedzenia, ale wtedy ten odcinek musiałby trwać naprawdę dużo dłużej. Jeżeli podobają Wam się tego typu filmy, to zachęcam Was do zostawienia łapki w górę oraz zapraszam do subskrypcji kanału Pociągi, bo już niedługo nowe ciekawe filmy oraz relacje z podróży. Zapraszam Was też na mojego Instagrama Pociągi Piotrka, gdzie możecie zobaczyć relacje z największych polskich dworców, ale i nie tylko, bo znajdziemy tam też relacje z Madrytu. A na dzisiaj to już tyle. Dzięki, cześć!